Szczęść Boże, coś wam powiem. Jako dzieciak pamiętam, że był podział ubrań i butów na codzienne i kościołowe. One miały swój odświętny charakter, bo niedziela różniła się od innych dni. Oczywiście poprzedzało ją robienie porządku w sobotę, bo w niedzielę nie można było robić nic. Dziś wśród mojego pokolenia nie widać takiego rozróżnienia. Strój przestał być godny świątyni, a pierwszeństwo wyboru dokonywane jest na podstawie wygody. Tak samo podchodzi się do innych rzeczy, które robimy w niedzielę, bo świąteczny wymiar tego dnia odszedł w zapomnienie. Zapomina się, że w 6 dni Bóg stworzył świat, a 7 dnia odpoczął od swojej pracy i tym samym nakazał nam, żeby ten dzień był poświęcony Panu. Warto więc zwrócić uwagę na to, jak świętuje się niedzielę. Papież Benedykt zwraca uwagę, że żyć niedzielą znaczy być świadomym wolności przyniesionej przez Chrystusa i rozwijać własne życie jako ofiarę z samego siebie składaną Bogu. A co za tym idzie? Umieć odpoczywać i umieć doceniać to, co otrzymujemy. Przecież żydowski szabat i chrześcijańska niedziela to dzień szczególnego dziękczynienia Bogu za wszelkie dobro, jakie od Niego otrzymujemy. To dzień, kiedy możemy ucieszyć się tym, że Stwórca opiekuje się nami. Ale to także dzień, kiedy możemy odnowić swoje zaufanie do Boga. W końcu w ciągu tygodnia żyjemy tym, co zaczerpniemy podczas niedzielnej Eucharystii. Ewangelia mówi, że to Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Ale to nie jest do końca prawda. Jest to zbyt skromne stwierdzenie, gdyż Chrystus sam jest szabatem, jest naszym odpoczynkiem, naszym uświęceniem, naszą nadzieją i naszym dziękczynieniem. Jego życie w pełni zjednoczone z Ojcem, a spędzone pośród ludzi, stało się tym pomostem między niebem a ziemią. Szabat ma 3 znaczenia. Jest dziękczynieniem za Boże dzieło stworzenia, jest pamiątką wyjścia z niewoli oraz jest znakiem przymierza. O stworzeniu już mówiliśmy, a wyjście z niewoli egipskiej było wyzwoleniem Izraelitów. Dla nas niewolą jest grzech, który trzyma nas na krótkiej smyczy. On zabiera radość, wesele, chęci i całe życie. I dlatego Pan, zapraszając nas do tego, by się do Niego zbliżać, wyzwala nas z tego wszystkiego i odcina to, co nas krępuje. I dlatego też jest on znakiem przymierza, bo największą ofiarą, jaka dotychczas została złożona za ludzi, jest właśnie ofiara Chrystusa na krzyżu. Jest to przymierze krwawe, ale krew ta stała się dla nas drogocenną, bo oczyszcza nas z grzechu i uświęca przed Bogiem. Bóg, dając nam Dzień Święty, nie nałożył na nas ciężaru. On ofiarował nam dar. Dar spotkania, dar słuchania Jego słowa, karmienia się Nim i dzielenia się tym wszystkim z innymi. Zobaczmy, ilu ludzi wokół nas chodzi przygnębionych, bo mimo wszystko czują brak tej Bożej łaski, którą nie można się podzielić, jeśli samemu się nie czerpie z tego źródła życia. Z pustego to i Salomon nie naleje, więc jeśli błahy powód sprawia, że nie przychodzę na Eucharystię, a tym samym okradam się z łaski, to i też nie mam co dać ludziom potrzebującym. Jezus nie mówi, byśmy żyli na pokaz, ale byśmy żyli szczerze, kochając. A miłość nie pozwoli odpuścić spotkania z tymi, których kochamy, w tym Jego samego. Niech was Pan błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.